Szanowni Państwo, przede wszystkim gratuluję nowo wybranej Pani Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Pani Ursuli von der Leyen. I chciałbym podkreślić przede wszystkim to, że odpowiadaliśmy się od samego początku za kandydatem kompromisu. Za tym, żeby kandydat, który zostanie wybrany, dawał nadzieję na pojednanie pomiędzy różnymi grupami parlamentarnymi, żeby starał się budować mosty pomiędzy różnymi państwami, a nie żeby był to kandydat, który poucza, beszta, dzieli, tworzy konflikty w Europie. Temu służyły moje działania 2 tygodnie temu w ramach Grupy Wyszehradzkiej i oczywiście na Radzie Europejskiej. I dzisiaj to głosowanie pokazało, że głosy Prawa i Sprawiedliwości były języczkiem uwagi. Chciałem podziękować wszystkim posłom z Polski, którzy głosowali w taki sposób, ale w szczególności chciałem podziękować za to zrozumienie dla tego, czym jest kompromis w polityce, naszym europarlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości. To ich głosy okazały się tutaj decydujące i również w kolejnych głosowaniach, różnych głosowaniach w Europarlamencie także bardzo często może się tak zdarzyć. Dla nas kandydatura, a dzisiaj już wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej, jej poglądy w sprawach bezpieczeństwa były również bardzo fundamentalne w tematach związanych z NATO, z Rosją, z agresją rosyjską na Ukrainie, ale także wartością, jaką stanowi wspólny rynek europejski, konkurencyjnością państw europejskich. To są bardzo ważne tematy. Także kwestie związane z transformacją energetyczną, klimatyczną. Tutaj też sądzę, że znajdziemy wspólny język dość szybko, a przynajmniej, że znajdziemy ten wspólny język z nową Komisją Europejską.